łódzkie, zderzenie z autobusem łódzkie, zderzenie czołowe autobusu i osobówki. Trzy osoby, jadące samochodem osobowym, zostały ranne w czołowym zderzeniu z autobusem wiozącym 24 pasażerów. Do wypadku doszło w poniedziałek po godzina 5 w miejscowości Wolbusz. W poniedziałek około godzina 5.15 na ulica Rejmonta w Wolbożu w powiat piotrkowskim doszło do czołowego zderzenia autobusu wiozącego pracowników z autem osobowym. Żaden z 24 pasażerów autobusu nie został poszkodowany. Pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego trafiły natomiast trzy osoby podróżujące osobówką, poinformował rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej Jędrzej Pawlak. Na miejscu zdarzenia pracowało 5 zespołów Straży Pożarnej i inne służby, które ustalają okoliczności wypadku. Droga powiatowa przez Wolbusz jest zablokowana.